Maciej Szefer, witam Państwa serdecznie. To jest Wieczór WTK, a ja już teraz zapraszam na spotkanie z Państwa i moim gościem. Strefa płatnego parkowania na Wildzie i Łazarzu rusza od lutego, czyli już za niespełna 4 miesiące. Za postój na Wildzie i Łazarzu kierowcy będą musieli zapłacić. Zapłacić będą musieli też mieszkańcy, ale w zamian mają otrzymać, jak deklarują urzędnicy, zdecydowanie większy komfort, na przykład w poszukiwaniu miejsca parkingowego pod swoim domem. O tym, co pozytywnego, a co może negatywnego ma dać strefa parkowania na Wildzie. O tym porozmawiam już teraz z Państwa i moim gościem. Z nami jest Dorota Bąk-Hammermeister, radna miejska i radna osiedlowa z Wildy. Kłaniam się, dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Pani radna, od lutego rzeczywiście już ta strefa ma działać, mimo tych zawirowań związanych z epidemią, rzeczywiście ten termin to jest właściwy termin, który ma być dotrzymany? No ta strefa miała zacząć działać już od tej jesieni. Właściwie teraz powinna zaczynać działać, ale opóźnienie nie było spowodowane epidemią, tylko zawirowaniami z przetargiem, ponieważ jedna z firm odwołała się od wyniku przetargu i to wydłużyło całą procedurę. I finalnie opłaty zaczną w strefie obowiązywać od lutego, ale zmiany zaczynają być wprowadzane już teraz. Już teraz na ulicach Łazarza i Wildy widać stawiane nowe parkomaty. Na niektórych ulicach już zaczyna być też dokonywana zmiana organizacji ruchu czy też sposobu parkowania. No, wprowadzanie strefy płatnego parkowania i zmiana przyzwyczajeń to może być szok dla mieszkańców. Pytanie do osiedlowej radnej jest takie, czy ten szok naprawdę już można powiedzieć minął, czy on dopiero nadejdzie, kiedy rzeczywiście trzeba będzie za ten postój zapłacić? Jak pani sądzi? Ja myślę, że takie największe zdziwienie mieszkańców może dopiero nadejść, bo tak naprawdę wielu ludzi jest takich, którzy się nie interesują tym, co się dzieje dookoła. No, nie śledzą gazet, nie czytają za bardzo o tym, co się dzieje w mieście i sytuacja może ich zaskoczyć, no tak kolokwialnie mówiąc, na żywca. Czyli dopiero jak się okaże, że te parkomaty już staną pod ich domem, że ulica na przykład, która była dotychczas dwukierunkowa, staje się jednokierunkowa, i w lutym przyjdzie taki moment, że pojawią się już kontrolerzy strefy i zaczną kontrolować, czy dany mieszkaniec ma na przykład kartę, czy ma opłacone miejsce parkingowe. No to jest na pewno duża zmiana, bo wszyscy są przyzwyczajeni tutaj, że, no, że sobie parkują gdzie chcą, na ile chcą, mogą sobie postawić 3 samochody na przykład na 3 tygodnie, no i żadnych konsekwencji tego nie ma. To się na pewno zmieni i mam nadzieję, że pozytywy przeważą ten właśnie jeden wielki negatyw, no bo tym podstawowym negatywem jest to, że nie będzie za darmo, a pozytywów jest moim zdaniem dużo więcej. I można powiedzieć, że o pozytywach mówimy dużo, ale najczęściej jednak ten przekaz kojarzy się też z tym, że miejsc parkingowych po prostu będzie mniej. No i takie mogą być też obawy mieszkańców, bo te miejsca, w których byli przyzwyczajeni, że zostawiali swoje samochody, nie zawsze były to miejsca legalne i chyba tutaj też należy powiedzieć wyraźnie, że tam, gdzie parkowaliśmy od lat i byliśmy do tego przyzwyczajeni, no to być może teraz tego samochodu nie będzie można zostawić, bo to wszystko w ramach wprowadzenia strefy zostanie też uregulowane. Czyli na przykład przy samej Zebrze, przy samych pasach, przy rynku wildeckim samochodu już nikt na 5 minut nie zostawi, żeby móc pójść zrobić zakupy na rynek wildecki. No chyba, że się mylę. Nie, no zgadza się. Będą wyznaczone, wymalowane miejsca do parkowania i one zdecydowanie będą wyznaczone zgodnie z prawem, czyli w odpowiedniej odległości od przejść dla pieszych, w odpowiedniej odległości od skrzyżowań. I na pewno skończy się zastawianie na przykład torowisk tramwajowych, dzięki czemu tramwaje w końcu nie będą blokowane na przykład na Górnej Wildzie, gdzie to się notorycznie zdarza.
Ale za to na przykład znikną wraki z ulic, co też troszkę miejsca dla mieszkańców zrobi, bo jest dużo samochodów, które stają miesiącami. My co prawda od czasu do czasu przeprowadzamy takie akcje, akcja wrak tak zwany, prosimy mieszkańców o zgłaszanie tych samochodów, ale procedura usuwania takich samochodów jest dosyć długa i uciążliwa dla Straży Miejskiej, także one nie znikają jak zamachnięciem czarodziejskiej różdżki. Więc na pewno to też troszkę miejsc zwolni. No siłą rzeczy tych miejsc będzie mniej, bo w tej chwili właściwie każdy staje gdzie chce, czy to jest trawnik, czy to jest skrzyżowanie, czy to jest często przejście dla pieszych, no to się skończy na pewno. Ale czyli będzie bezpieczniej, będzie bezpieczniej. Będzie bezpieczniej i być może będzie bardziej komfortowo. Mówię być może, bo wszystkie szacunki Zarządu Dróg Miejskich, który już przygotowywał się od wielu, można powiedzieć, lat do wprowadzenia strefy i na Łazarzu, wskazują wyraźnie, że według wyliczeń urzędników miejsc postojowych dla mieszkańców de facto będzie więcej, bo samochodów tych z zewnątrz na terenie danych dzielnic będzie parkowało o wiele mniej. Czy w związku z tym mieszkańcy, którzy zapłacą, naprawdę mogą spodziewać się tego i myśli pani, że tak się wydarzy, że po prostu będą mogli swobodnie parkować? Tak, liczymy na to, że to się rzeczywiście wydarzy, bo cała północna Wilda, czyli ta Wilda od strony centrum, to jest właściwie jeden wielki parking buforowy dla tych przyjezdnych, nie mieszkańców właśnie, dla tych, którzy pracują w centrum i nie chcą płacić ani za strefę, ani za parking, więc najwygodniej im po prostu 5 minut pieszo sobie przejść z Wildy, gdzie zostawiam samochód na cały dzień, iść do pracy na przykład gdzieś w okolice Półwiejskiej czy w okolice Starego Rynku. No im się to nie będzie już po prostu opłacało, więc liczymy na to, że naprawdę duży, duży procent miejsc postojowych właśnie w tej północnej Wildzie się zwolni i będzie dostępny właśnie dla mieszkańców. A trzeba tutaj zaznaczyć, że mieszkańcy naprawdę wielkiego kosztu nie poniosą, bo w pierwszym roku taka karta dla mieszkańca to będzie koszt 10 zł miesięcznie, a w kolejnych latach 30 zł miesięcznie. To naprawdę nie jest wielki i jakiś blokujący koszt. Ale przy tej okazji chyba trzeba wspomnieć, że ten system też został uszczelniony, wykup tego zdobywania identyfikatora mieszkańca. No, nie jest to łatwe zdobyć identyfikator na 2, 3, 4 samochody i nie można będzie tego, że tak powiem, sfingować, jak to przed laty bywało, gdzie niektóre, mam wrażenie, z tych identyfikatorów były delikatnie rzecz ujmując fikcyjne. Teraz to ma być uszczelnione i w tym mają pomóc te nowe parkomaty? Nowe parkomaty nie. Nowe parkomaty mają inne fajne funkcje, których nie mają stare parkomaty, o tym możemy powiedzieć później. Natomiast rzeczywiście system tych kart dla mieszkańca został uszczelniony w nowym regulaminie, dzięki czemu nie będzie już tak zwanego użyczania, czyli na przykład ja, nie posiadając samochodu, mogę prawo do tej karty mieszkańca scedować na kogoś, kto nie jest tutaj zameldowany, powiedzmy przyjeżdża do pracy, ale chciałby tu parkować. Takie rzeczy się zdarzały nagminnie. Rozumiem. I tego już nie będzie wolno. Jeszcze... Proszę. Pani radna, to jeszcze dwa zdania poproszę tylko o tych nowych parkomatach, o tej funkcjonalności, bo powoli nam się czas kończy, a chyba warto o tym powiedzieć, bo to będą najnowocześniejsze parkomaty, można powiedzieć, w Polsce. No i to nas bardzo cieszy. One będą zasilane energią słoneczną, wszystkie już mają odpowiednie panele na górze, ale oprócz tego będzie w końcu można płacić kartą w takich parkomatach. Będą miały czytniki kodów QR, dzięki czemu będą zapamiętywały nasz numer rejestracyjny. I na przykład parkując w strefie na Łazarzu, mieszkaniec Wildy nie będzie musiał wszystkiego robić od początku. On po prostu zeskanuje sobie taki kod QR i taki parkomat od razu będzie wiedział, że to jest ten samochód. Będzie też można na przykład w tych parkomatach opłacać kary za brak biletu parkingowego. Nie trzeba będzie jeździć do ZDM-u, co było dosyć uciążliwe dla tych, którzy takie
takie kary dostali. Ja tylko jeszcze, skoro nam się czas kończy, wspomnę o tych mega pozytywach, czyli więcej chodników dla mieszkańców, bo część parkujących samochodów przeniesie się na ulicę, więcej zieleni na ulicach, bo odzyskujemy również chodniki dla zieleni, a to jest naprawdę mega ważne w dzisiejszych czasach. Moglibyśmy jeszcze o tym, co się dzieje na Wildzie, mówić tutaj przez wiele, wiele minut, nie powiem, że godzin, bo jeszcze o Wierzbięcicach mieliśmy wspomnieć, które wciąż są przebudowywane, o drogach rowerowych na Dolnej Wildzie, ale to może pani radna przy następnej okazji. Ja pięknie dziękuję za rozmowę. Bardzo chętnie opowiem też przy następnej okazji o tym, co się dzieje na Wildzie i również dziękuję i życzę miłego wieczoru. Państwu również dziękuję za uwagę. Dorota Bąk-Hammermeister z Rady Osiedla Wilda, ale także Radna Miejska Prawa do Miasta była Państwa i moim gościem.